witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dziś chciałbym opowiadać o reakcji kwasu fluorowodorowego ze szkłem i skrzemionką. Dlatego też będziemy pracować pod wyciągiem, no bo nie jest to robota specjalnie zdrowa ze względu właśnie na fluorowodór. Mam tutaj 40% kwas fluorowodorowy, czyli po prostu jeden z kwasów beztlenowy. No wlejemy sobie troszkę do zlewki. Akurat do tej zleweczki wlejemy. Dobra. No i... A, źle to zrobiłem, bo miałem zrobić inaczej. Do probówki może wlejemy. Probówka ta jest ze zwykłego szkła sodowego. Nie wiem, czy było widać taki dymek podczas nalewania, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że to szkło mętnieje. Robi się już od razu mętne. O, muszę sobie na przykład porównać. Widać już kontrast, przynajmniej ja widzę. O, grzeje się. Co śmieszniejsze, czyżby już była dziura w tej probówce? Nie jeszcze. Ale za chwilkę troszkę coraz bardziej zresztą mętnieje i za chwilę powinna się zrobić dziura. No wsadzimy to tutaj. I teraz jest taka sprawa, że dlaczego w szklanej zlewce nic się nie dzieje ze szkłem, podczas gdy tutaj, o proszę zwrócić uwagę, jakie już to jest białe, podczas gdy tutaj coś się dzieje. No zależy to też od struktury szkła, dlatego że szkło szkłu jest nierówne i to szkło laboratoryjne jest dużo odporniejsze. Nie znaczy, że nic się oczywiście z nim nie dzieje, bo dzieje się, tylko że po prostu powoli. Tu mam probówkę plastikową. Chyba słychać, że to nie jest szkło. Wlejemy tu sobie znowu troszkę tego kwasu. No i zobaczymy, co się stanie. Jeśli wsypiemy tutaj troszkę krzemionki, mam tutaj zeosil, czyli bardzo drobną krzemionkę, czyli dwutlenek krzemu po prostu. No i wsypiemy sobie troszkę tego właśnie do tej probówki. O, proszę, praktycznie jak węglan jakiś w kwasie solnym sobie reaguje. Możemy tego wsypać całkiem sporo, bo ta, mimo że się wydaje dużo tej krzemionki, to jest prawie że puszek jak śnieg, jest może kilka gramów tej krzemionki, mimo że to jest kubek taki na 100 ml. Albo i więcej niż 100, na 150 może. W każdym razie widać, że rozdrobniona krzemionka reaguje bardzo żywo z tym kwasem fluorowodorowym. Kwas fluorowodorowy w ogóle świetnie czyści szkło laboratoryjne z różnych osadów organicznych, zwłaszcza z jakichś polimerów, które na tym osiądą. Niestety ma to swoje wady. Znaczy, może inaczej, czyści z tego powodu właśnie, że ponieważ reaguje z powierzchnią tego szkła, no to, prawda, wżera się pod ten osad. I dlatego ten osad może odchodzić, bo on się systematycznie wżera i po prostu nam to szkło czyści. Ma to swoje wady, bo niestety taki kwas fluorowodorowy, jeżeli mamy szlify na szkle, to szlify powinny, prawda, dobrze trzymać, nie mieć luzów. A niestety tu jest taka kolba, widać, że nawet te szlify się różnią między sobą, o, po kwasie fluorowodorowym. Jeżeli nam kwas nadeżre, to nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać, że o, w każdym razie ten szlif nie jest ani jeden, ani drugi. Delikatnie mi to stuka, no bo tu jest luz. No ale to teraz sobie może odpowiedzmy na pytanie, dlaczego szkło... A, jeszcze tu zapomniałem pokazać. Ta probówka, która była w chwilę wcześniej właśnie użyta do próby, jest dziurawa, bo kwas ją sobie od spodu zdążył przeżreć. Ten biały osad, który się tutaj właśnie pojawia, to jest prawdopodobnie kwas krzemowy, który powstał w wyniku najpierw wyparcia słabego kwasu z powierzchni szkła, czyli kwasu krzemowego, a dopiero potem następnie zachodzi reakcja właśnie z tym HF-em na zasadzie powstania fluorku, czterofluorku krzemu, i który jest tą właściwą reakcją roztwarzania krzemionki w kwasie fluorowodorowym. Dlaczego ta reakcja w ogóle zachodzi? Bo na przykład kwas siarkowy, solny, też na S w sumie,
czy tam bromowodorowy, czy jodowodorowy nie reagują ze szkłem. No a skąd wynika akurat ta reakcja? Jeżeli sobie popatrzymy na energię wiązań, to wiązanie krzem fluor jest wyżej energetyczne, to oznacza, że jest trwalsze niż krzem tlen. Jak porównamy na przykład inne chlorowce, to proszę zobaczyć, one są specjalnie pod kreską oddzielone, bo na przykład chlor tworzy mniej trwałe wiązanie z krzemem niż fluor i niż tlen. A dlatego jest reakcja uprzywilejowana w drugą stronę, prawda? W kierunku tworzenia SiO, a nie na przykład w kierunku tego wiązania z chlorem, no bo to wiązanie jest krzem tlen jest trwalsze niż krzem chlor. I to samo z bromem czy z jodem. Proszę zobaczyć, że to wiązanie jest dwa razy mniej trwałe niż na przykład z tlenem. A tu fluor akurat jako wyjątek wśród tej grupy jest wiązaniem, tworzy to wiązanie trwalsze. Policzyłem sobie energię, znaczy entalpię tej reakcji na podstawie energii wiązań i ona wynosi tyle. Jest to reakcja egzotermiczna, co prawda tego akurat może nie pokażę, ale o, ta probówka jest w tej chwili gorąca. Jest w tej chwili gorąca, myślę, że ona ma przynajmniej 60 stopni w tej chwili, jeśli nie trochę więcej, ale to po prostu wynika z tego efektu energetycznego reakcji. A zachodzą wszystkie te reakcje, którym towarzyszy spadek energii. Czyli na przykład jeżeli zapałka, czy tam cokolwiek, no, prawda, leci samo w dół, bo w tym kierunku jest spadek energii. No, żeby to podnieść z powrotem, trzeba, to już nie jest proces samorzutny, tak? A samorzutnie procesy biegną tylko w stronę obniżenia swojej energii. Natomiast, czy ogólnie układy dążą do obniżenia energii. I co tu jeszcze miałem powiedzieć, z czego wynika akurat ten fakt większej trwałości wiązania krzem fluor niż krzem tlen. Bo gdybyśmy popatrzyli sobie na układ okresowy, o, zaraz go przyniosę, to sekundka. Mamy sobie krzem, mamy węgiel, mamy tlen, mamy fluor. Węgiel tworzy bardzo trwały związek, jak dwutlenek węgla, właśnie z tlenem. Podczas gdy krzem tworzy trwalszy z fluorem. A dlaczego? Bo krzem jest trochę większy niż węgiel, a fluor jest trochę większy niż tlen. Po prostu rozmiarami te atomy są bardziej dopasowane do siebie. Lepiej nakładają się ich sfery walencyjne, prawda? To dlatego to wiązanie jest trwalsze. Dlatego, że te atomy są bardziej dopasowane niż na przykład krzem z tlenem albo na przykład krzem z chlorem, bo chlor jest już stosunkowo za duży co do tego krzemu, żeby utworzyć z nim trwałe wiązanie. Więc a zawsze po prostu powstają te cząsteczki samorzutnie, które są trwalsze. Więc po prostu dlatego, że fluor jest większy niż tlen, a krzem jest większy niż węgiel, to trwalsze będzie wiązanie to i to, niż na przykład to z tym. Nie, jeżeli tu się posunęliśmy w dół grupy w kierunku większego atomu, to tu też musimy się posunąć w prawo, żeby utworzyć trwalsze wiązanie, bo atomy będą bardziej do siebie zbliżone. Ok, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam.